Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na pyszną propozycję na śniadanie. Zrobimy gniazda z cukinią i jajkiem. Oryginalne danie, które możesz podać z ulubionymi dodatkami i zabrać ze sobą na przykład do pracy. Świetnie smakują zarówno na ciepło, jak i na zimno. Do ich przygotowania będzie nam potrzebna jedna średnia cukinia, którą kroimy na dłuższe pasy. Z takiej cukinii powinno ich nam wyjść około 20-25. W kolejnym kroku do formy na muffinki wlewamy trochę oliwy lub innego tłuszczu i smarujemy formę dokładnie. Teraz czas na ułożenie plastrów cukinii. Do każdego zagłębienia wkładamy po 2-3 kawałki, tak aby całkowicie przykryły boki formy. Cukinia będzie nachodzić na siebie. Kolejno do każdego zagłębienia wbijamy po jednym jajku, u mnie wyjdzie ich łącznie 9. Teraz czas na dodatki i przyprawy. Zaczynamy od posypania każdego zagłębienia pieprzem oraz solą. Z pozostałych dodatków będzie to pokrojona czerwona cebula, ale także może być szczypiorek czy cebula dymka. Dalej dodaję pastę suszonych pomidorów w około pół łyżeczki. Zamiennie można użyć pokrojonych suszonych pomidorów lub na przykład zielonego pesto. Ten przepis oraz 24 inne pyszne propozycje na śniadanie w wersji keto i low carb znajdziecie w moim nowym e-booku 25 propozycji śniadań na słono. Dostępna jest również wersja na słodko. Teraz czas na ser. Można użyć sera feta, koziego lub na przykład kanapkowo-sałatkowego w wersji tłustej, który kroimy w kostkę. Układamy go na wierzchu i całość jeszcze posypujemy odrobiną ziół prowansalskich. Tak przygotowaną formę stawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza na około 35-40 minut, opcja grzania góra-dół. Gdy całość już lekko przystygnie, za pomocą końcówki łyżeczki odklejam gniazda cukinii od formy i dopiero je wyjmuję. Czasami cukinia podczas pieczenia może się przykleić do formy. Tak wyglądają już nasze gniazda upieczone. Z podanych składników, których listę znajdziecie pod filmem, otrzymałam 9 porcji. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie o takiej propozycji na śniadanie i koniecznie zobaczcie mój najnowszy przepis na bułeczki chmurki.